Ten vlog jest w trzech wersjach. Tak naprawdę vlogu, artykułu wpiszę na moim blogu darmor.wordpress.com oraz jako podcast na moim koncie na SoundCloudzie. Zachęcam Was i do obejrzenia, i do przeczytania, i do wysłuchania, gdyż z różnych przyczyn te trzy formy tego jednego jakby tematu w trzech różnych odsłonach, one wzajemnie się uzupełniają i są takie razem komplementarne. Zachęcam Was raz jeszcze. Miłego oglądania, czytania i słuchania. Czternasty vlog. Tym razem taki tytuł o studiowaniu ku rzetelności. W zasadzie miałem ten odcinek nagrać gdzieś z przeszłości, gdzieś tak bliżej początku roku akademickiego, tak żeby potencjalnie studenci, z którymi będę miał możliwość spotkania się już 1 października, 2, może 3, może i 5, bo gdzieś tam jeszcze jakiś służbowy wyjazd się szykuje, jakby obejrzał to właśnie odnośnie zbliżającego się roku akademickiego. Ale dwie kwestie natchnęły mnie, czy jakby zmobilizowały mnie do nakręcenia do tego odcinka istotnie wcześniej. Pierwsza to kwestia wycinki w tak zwanym obszarze Puszczy Białowieskiej. Druga, ostatnie protesty w ramach ustaw związanych z reformą sądownictwa w Polsce. Na wstępie od razu uprzedzę. Nie odnoszę się tutaj nie opowiadam się po jednej ze stron. Jakby to, co mnie najbardziej zmartwiło, to, co mnie najbardziej przeraziło, to brak jakby merytorycznego przygotowania większości tych ludzi. To znaczy nie posiadali minimum informacji. Tak się wydają z rozmów, jakie przeprowadzałem, jakie miałem okazję odbyć i dyskusji, pseudodyskusji, bo trudno nazwać dyskusją na Facebooku pełnoprawną dyskusją. Tak, to jest wyłącznie tekst pisany, często głównie emocjonalnie pozbawiony jest większości takich walorów solidnej dyskusji, ale mimo wszystko za takową stara się uchodzić. I to mnie przeraziło. Jak wiele osób broni na przykład wycinki w Puszczy Białowieskiej. O tym opowiem, jak się przejdę i przejdziemy w pewnym sensie ze mną do Puszczy Kampinoskiej. Jestem w tej chwili na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Za mną jest tutaj dobrze widoczny w tej chwili przestrzeń pod linią wysokiego napięcia, która została wycięta. Wycięto wszystkiego, wszystkie chaszcze, wszystkie krzaki, wszystkie mniejsze drzewa, które pod linią wysokiego napięcia rosły. A więc prowadzona jest gospodarka związana z drzewami, z roślinnością w Kampinoskim Parku Narodowym. Za chwilę przejdziemy dalej. Zobaczymy jakby to, co zostało, albo tak dokładnie fragment puszczy po wycince czeremchy. Za mną tutaj, jak się rozejrzymy, byśmy popatrzyli, mamy ślady po wycince czeremchy, czyli takiego leśnego chwastu. Przypomnę, jesteśmy na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Zatem prowadzona jest bez najmniejszej wątpliwości w ramach dopuszczalnych prawem i zdrowym rozsądkiem działań związanych z ochroną środowiska gospodarka leśna, drzewna, związana z drzewostanem na terenie tego parku narodowego. Czeremcha jako czeremcha i nie tylko czeremcha, no podlega tutaj wycince. Przejdziemy jeszcze kawałek dalej, zobaczymy też ślady po zrealizowanej jakby przecince, ja bym to powiedział. Także no tutaj jest bez wątpienia ta polityka gospodarka prowadzona. Dlaczego o tym mówię? Przejdę teraz zbliżę się do pni. Czy to ten, przy którym w tej chwili stoję, czy ten obok? Bez wątpienia najmniejszego mają one powyżej 50 cm średnicy pnia.
Zakładam, że najprawdopodobniej są ponad stuletnie. Zatem stanowią starodrzew. Wcale nie jest powiedziane, że starodrzew to jest każde drzewo bardzo wiekowe. Dlatego użyłem tutaj fragmentu definicji dotyczącego starodrzewia, starodrzewu. Nie wiem dokładnie, być może obydwie formy są poprawne, ale jest pewna definicja. To znaczy, kiedy obrońcy drzew, chociażby w Puszczy Białowieskiej, używają słowa starodrzew, pytanie, czy my wiemy, o czym oni mówią, i pytanie, czy oni używają tego poprawnie. Starodrzewem jest to drzewo takie, którego pień ma powyżej średnicy, powyżej 50 cm i ma powyżej 100 lat. I oczywiście możemy bez najmniejszych wątpliwości stwierdzić, że w Białowieskim Parku Narodowym znajdują się tam starodrzewia, ogromne świerki, ponad 40 metrów wysokości, powyżej 300 lat. I to jest starodrzew. Dlaczego o tym wspomniałem? Tak jakby w kontekście bycia rzetelnym, w takiej jakby serii o studiowaniu. Dlatego, że przykład wręcz można byłoby powiedzieć miejscowo, czasowo Komar, Życa, histerii na temat ochrony Puszczy Białowieskiej. To jest kolejny taki problem, w którym jakby spotkałem ludzi, którzy nie do końca wiedzą, o co chodzi. Po pierwsze, moje własne jakby zbadanie sytuacji, podpytanie się leśników, również tych pracujących, osób pracujących na Wydziale Leśnym, bo takie możliwości kontaktu mam, dowiedziałem się, jak o takiej wycinki na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, tego związanego z tym, co my pojmujemy, z tym lasem pierwotnym, nie ma. Informacja na jednej ze stron na Facebooku jednej jakby organizacji ochrony środowiska o tym, jak harwestery właśnie wyrzynają starodrzew w oddziale leśnym o konkretnym numerze, spowodowało, że sprawdziłem. Otóż ów starodrzew znajdował się daleko poza granicami Białowieskiego Parku Narodowego. Owszem, na terenie obszaru Natura 2000. I tutaj bardzo ważna kwestia. Obszar Natura 2000, każdy z istniejących w Polsce obszarów Natura 2000 ma opracowany indywidualnie plan ochrony. Plan ochrony, który również przewiduje, jakie działania należy podjąć, żeby odtworzyć pewne siedliska, pewne rodzaje, tak jak na przykład tutaj w Kampinoskim Parku Narodowym odtworzono łąki, przez które mam nadzieję, że dziś uda nam się przejść, to znaczy mi, i wam je pokażę. I one są sukcesywnie jakby, prowadzona jest ta gospodarka, prowadzone są konkretne czynności ludzi, leśników, dzięki którym te łąki istnieją, a więc prowadzona jest, czy to wycinka wręcz, czy to sztuczne nawadnianie. To wszystko jest określone w indywidualnym planie ochrony wynikającym z wszystkich możliwych praw związanych i regulacji prawnych, ustawowych i aktów wykonawczych dotyczących obszarów Natura 2000. Co to oznacza? To oznacza tyle, że można bez większego problemu prowadzić tam, jeżeli to jest dopuszczone odpowiednio już dawno, po prostu zwykłą gospodarkę związaną z drzewostanem, mającą na celu zapewnienie ochrony. I taką ochroną mogło być potrzeba wycięcia iluś zarażonych, tak, zaatakowanych przez szkodnika świerków na tych nasadzeniach nie najmłodszych, nie najstarszych świerków w tym jakby znajdujących się na terenie Natura 2000 wokół Białowieskiego Parku Narodowego. I to nie ma nic związanego z tym, że jest to mordercza wycinka i niszczenie puszczy. Tak to właśnie wygląda. I dlaczego tutaj nawiązuję o tym? Warto sobie poczytać. Bo ja jestem technolog, inżynier. Dobrze o tym wiecie. I ja się tego dowiedziałem w niewiele czasu. To naprawdę niewiele potrzeba, żeby przeczytać ze zrozumieniem, o co chodzi, jakie są regulacje dotyczące obszaru Natura 2000, o co biega z Białowieskim Parkiem Narodowym. Może być tak, że na przykład na jednym obszarze Natura 2000 dopuszczalne stosowanie jest jakichś środków biobójczych, tak? Albo jakiejś ochrony związanej z wykorzystaniem tego, a w innym kompletnie jest to niedopuszczalne. Stąd nie znam dokładnych zapisów dotyczących jakby obszaru Natura 2000 wokół Białowieskiego Parku Narodowego. Co nie oznacza, jakby o to też miałem pretensje, czy złożyłem to w formie uwagi i spostrzeżenia,
na tej konkretnej stronie na Facebooku, żeby umieścili na przykład prawdziwie merytoryczny artykuł jako przypięty na górze tej strony, żeby można było spokojnie zapoznać się, o co tak naprawdę chodzi. Bo krzyki, że larum, że wycinają Puszczę Białowieską, nie są prawdziwe. To raczej dotyczy, w moim przekonaniu, to jest już taki mój osobisty bardzo komentarz do tego, dotyczy w ogóle modelu postrzegania ochrony środowiska. A osoby znające się na ekosystemach dyskutują na tym, w jaki sposób dzisiaj podchodzić do ochrony środowiska. A więc jest to temat rodzący wiele wątpliwości, bo wiele jakby działań związanych jest tutaj jakby długookresowo. Tak, to są, nie da się tego określić na przestrzeni 2, 3, 5 lat. Mogą dotyczyć kolejnych 3, 4, 5 pokoleń, czyli w ogóle nas już tu może nie być. Zatem nie jest takie oczywiste, w jaki sposób dziś należy podchodzić do ochrony środowiska. Być może kompletnie inaczej. Być może nie da się już w tej chwili bez ingerencji człowieka konkretnej, czasami wręcz jakby nachalnej, zapewnić realnej ochrony. Ale to są pytania, konkretne pytania, na które nie znajdziecie odpowiedzi pośród tych, którzy przypinają się do harwesterów. O co tak naprawdę chodzi w tym, że mówię tutaj o rzetelności w kontekście studiowania? O tym za chwilę, jakby już dopowiem w dalszym jakby komentarzu. No i co? Trochę wam opowiedziałem, trochę tej puszczy zobaczyliśmy i jak już widzicie, odniosłem się do tych kwestii merytorycznie. Nie wspomniałem, że również w trakcie jakby dyskusji, bo jakby nikt nie negował kwestii zaatakowania drzewostanu, świerków przez szkodnika, nikt jakby nie podniósł idei czy kwestii, bardziej kwestii alternatywnych do wycinki metod walki ze szkodnikiem, do których należą pułapki feromonowe. Łapane są tak naprawdę, zwabiane są i uwięzione samce, wstrzymuje się namnażanie gatunku tego szkodnika. One nie zawsze mogą oczywiście zadziałać. Tutaj specjalistą nie jestem, ale dostęp jakby do wiedzy źródłowej mam. I taka też informacja padła. Nikt, słownie nikt. To również świadczy o tym, że jakby nie do końca istotne jest zadbanie. To znaczy, to o czym mówiłem, to jest kwestia tego modelu ochrony środowiska. Ale to jest bardzo dyskusyjne. Gdzie w tym wszystkim jest ta rzetelność w studiowaniu? Przygotowanie do ćwiczenia laboratoryjnego. Piąta grupa, z którą mam zajęcia, to samo ćwiczenie, studenci kompletnie nieprzygotowani. Ale przecież istniała kiedyś nieformalna giełda studencka, na której było wiadomo, jaki prowadzący zadaje jakie pytania w ramach jakiego ćwiczenia. W tym akurat przedmiocie, który miałem przyjemność prowadzić, szefowa tego przedmiotu bardzo profesjonalnie przygotowywała informacje, więc jeżeli były zastępstwa, studenci byli informowani o tym, że w tym dniu tę grupę, to ćwiczenie prowadzę na przykład nie ja, a ktoś inny, albo na odwrót nie ktoś, a ja zastępuję. Czyli ta informacja do studentów w pełni docierała i oni byli nieprzygotowani i zdziwieni pytaniami. To tak nie działa, moi drodzy studenci. To bez wątpienia jest nie tak, nie tędy droga. Dziś wygrywa konkretnie ten, kto umie pozyskać informacje i ją przeanalizować. Ktoś, kto umie w sposób krytyczny podejść do informacji, które dostaje. Nie oznacza to, że neguje wszystko, ale to jest też tak, że nie wierzy absolutnie we wszystko. Gdzieś tym wszystkim, a szczególnie wy studenci, osoby pretendujące do osób z wyższym wykształceniem. Nie powinno się, bo oczywiście prawo do protestów ma, to jest prawo do wyrażenia własnej opinii, zdania, dopóki nie niszczy się mienia czyjegoś, nie zakłóca się porządku, nie stwarza się zagrożenia. Ja w ogóle tutaj nie mam najmniejszej wątpliwości, protestować każdy ma prawo, każdy ma prawo do wyrażenia swojej opinii. Ale jeżeli już ją wyrażamy, to starajmy się, to powinniśmy być, szczególnie jako inżynierowie, przygotowani do tego, żeby jak najlepiej odpowiedzieć. Trzeba być przynajmniej minimum zorientowany. Trzeba wiedzieć, jakie pytania zadać. Tam pośród protestujących byli, za przeproszeniem, może nie gówniarze, bo nie o to chodzi, tak? To bardzo małoletni. Może już dorośli albo prawie, ale
ewidentnie kompletnie nie wiedzący o co. Jest po prostu chryja, bierzemy udział. Oczywiście nie wnikam jakby w kwestie socjotechniczne, bo te protesty były bardzo ciekawe pod tym względem. Bardzo dużo młodych ludzi wzięło udział. Ale wszędzie tam, gdzie zadawałem konkretne pytania, bo ja sobie ściągnąłem Konstytucja Szwecji, Belgii, przepisy, literaturę na ten temat, bo można znaleźć w internecie, opisujące te kwestie. Mam jakby wiarygodne źródła i wiarygodne źródło na przykład dotyczące tego, jak funkcjonują, jak pracują sędziowie w Szkocji. Czyli tak naprawdę chodzi mi o to, że dokonałem pewnego rozpoznania zagadnienia. I w jaki sposób umiem się również może nie odnieść do konkretnych zapisów związanych z ustawami o sądownictwie, bo nie jestem prawnikiem, nie jestem studentem, nie jestem doktorem prawa. No, co nie zwalnia mnie do tego, żeby jednak podjąć minimalny wysiłek do rozpoznania zagadnienia, o co chodzi. I właśnie o to, z tym zwracam się do was, studenci, że szczególnie inżynierowie, technolodzy, konstruktorzy, nasze decyzje zawodowe nie mogą być wzięte z przekątnej sufitu czy przekątnej pokoju, w którym się znajdujemy. One nie mogą być wzięte nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo dlaczego takie, a nie inne wartości, jakie pasowanie, dlaczego tak, a nie inaczej. My nie mamy komfortu do tego, żeby decyzje konstrukcyjne i technologiczne, jakie podejmujemy, były podejmowane bezmyślnie w sposób, może nie o to chodzi, ale tak jakby, no tak mi się wydaje, nie ma czegoś takiego w byciu technologiem i konstruktorem. Szczególnie na przykład, gdy mamy do czynienia z konstrukcjami lotniczymi, samolotów pasażerskich, nas nie stać na to, że jakakolwiek nasz wybór nie został odpowiednio uzasadniony. Nawet jeżeli nie musimy pisać takiego uzasadnienia, to wy powinniście takie uzasadnienie mieć, tak samo ja powinienem mieć takie uzasadnienie. Dlaczego tak, a nie inaczej? Oczywiście tutaj jest kwestia tego, że 80% informacji nie jesteśmy w stanie zwerbalizować, tak się szacuje. To jest bardzo przede wszystkim, a nawet głównie nasze doświadczenie, czyli to, jak sobie poradziliśmy z tym, co nas w życiu spotkało. I trudno to jest przenieść. Mamy doświadczenie, że w takim rozwiązaniu sprawdziło nam się przez ileś lat konstrukcji takie, a nie inne podejście konstrukcyjne i takie, a nie inne wybory podejmujemy. I oczywiście, nie znamy też wszystkich technologii, nie znamy nowoczesnych, najnowszych jakichś rozwiązań, bo my się tego uczymy. I nie ma tego tutaj, co się wstydzić. Ja też wielokrotnie miałem tak, że student wiedział lepiej ode mnie i ja nie udaję, że ja wiem lepiej. No student w danym momencie wie lepiej, bardzo mu wtedy dziękuję i staram się rozpoznać to zagadnienie, na które on zwrócił uwagę. I super, bo tak powinno działać. Nikt z nas nie jest mistrzem. Natomiast jako swoisty wychowawca, mimo wszystko akademik, zwracam się do was z prośbą. Bądźcie przygotowani. Rozpoznajcie sytuację. Bo o to w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. By nie dać się sterować, by nie dać się omamić wszelakimi informacjami. Mieć po prostu na to swój własny, wypracowany przez samego siebie pogląd.